ci raport oglądalności? No to ma być raport oglądalności! Weź ty się ogarnij, dziewczyno! Nie może być tak, że ja za każdym razem muszę cię wszystkie douczyć od początku. Ja rozumiem, że masz dużo pracy, ja też się nie lękam. Jowita, mój sąsiad artysta, projekt, który zakłada rozmowy po sąsiedzku, lokalne, więc muszę cię zapytać, jak ty się tutaj znalazłaś? To jest dosyć zabawna historia, ponieważ ja jestem warszawianką i urodziłam się na Ochocie, znaczy mieszkałam właściwie większość mojego życia na Ochocie, a w ogóle cały czas, który spędziłam od urodzenia, od dzieciństwa, mieszkałam po tej drugiej stronie Wisły i dla mnie właściwie Warszawa i wszystko, co wokół Warszawy, kończyło się gdzieś w okolicach centrum, mniej więcej. I pamiętam, jak mój mąż, wtedy jeszcze nie mąż, zaczęliśmy szukać czegoś wspólnie do tego, żeby gdzieś zamieszkać. No i oczywiście jeździliśmy po okolicach, które znaliśmy, które głównie ja znałam. On nie jest z Warszawy, pochodzi ze Śląska. I no, jeździliśmy, szukaliśmy, no ale ciągle się okazywało, że albo nas nie stać, albo że coś jest za małe, albo takie, albo śmakie. I on któregoś dnia powiedział mi, słuchaj, znalazłem super mieszkanie w Jabłonnie. Ja mówię, gdzie? W Jabłonnie. I pamiętam, jak wsiedliśmy do samochodu i zaczęliśmy jechać, żeby pooglądać to potencjalne mieszkanie. Ja pamiętam, że już na żeraniu chciałam sięgać po kanapki, bo to dla mnie to była jakaś taka odległość, że nie, no w ogóle nie ma takiego miejsca. I jak już dojeżdżaliśmy, powiedziałam, słuchaj, na pewno powiem ci jedno, nie będziemy tam mieszkać. Ja sobie tego w ogóle nie wyobrażam. No i przyjechaliśmy właśnie do takiego mieszkania, które było tuż pod lasem. Weszłam, zobaczyłam i powiedziałam, dobra, może ja bym nie chciała mieszkać w tej okolicy, ale to mieszkanie jest tak piękne i w takich warunkach, że je kupimy. Jak zaczęliśmy tam mieszkać, to po 5 latach już wiedziałam, że chcę mieszkać tylko tutaj. Zaczęliśmy już szukać domu. No i teraz w sumie w tym domu mieszkamy już lat 16 prawie, a w sumie w powiecie legionowskim już będzie 21 chyba. Także szczerze mówiąc, ja sobie teraz nie wyobrażam innej strony Wisły, innej okolicy, innego sąsiedztwa. Jest mi tutaj bardzo, bardzo, bardzo dobrze. A powiedz, w jakim byłaś momencie takim życiowym, kariery, kiedy się tutaj przenosiłaś? U mnie z tą karierą to jest dosyć skomplikowana sytuacja, ponieważ ja grałam dużo jako dziecko. Tak, dwuetapowa jest. Tak, więc grałam dużo jako dziecko, jako nastolatka i to był zarówno i film, i seriale, i teatr. A potem miałam taką długą, długą przerwę i wróciłam właściwie przed kamerę i na deski teatralne, no prawie po, no w niektórych przypadkach nawet po 20 latach. W związku z tym ta druga część, mogłabym powiedzieć, tej mojej dorosłej pracy, takiej, która pewnie jest troszkę bardziej teraz znana, no to jest właśnie już tutaj. To znaczy ja już tu, jak przyjechałam, jak zaczęłam tutaj mieszkać, no to wtedy właściwie otworzyłam ponownie rozdział w moim życiu, który nazywa się aktorstwo i no i to właściwie wszystko robiłam mieszkając tutaj. Mhm. Wydaje mi się, że są takie etapy wyprowadzki poza miasto, bo sama ją przeżyłam. Na początku ci się wydaje, że będziesz dojeżdżać albo że będziesz komar. To też są nasi sąsiedzi w takich miejscach. Albo że będziesz wozić dzieci do szkoły i tak do tego miasta, albo że to będzie tylko takie twoja tutaj baza, albo a potem tak stopniowo następuje przeniesienie się i myślę, że ta pandemia i zamknięcie w domu i to, że nagle się okazało, że my jesteśmy, mamy ogromne bogactwo dzięki temu, że mamy na przykład swój własny trawnik i możemy na niego wyjść, że to bardzo zmieniło perspektywę ludzi. Jestem ciekawa, jak ty się tutaj odnajdywałaś właśnie w tym miejscu. Ja szczerze mówiąc od razu, u mnie było tak, że ja tutaj mieszkałam i jeździłam do pracy do Warszawy, bo to jeszcze były czasy, kiedy ja pracowałam normalnie przy biurku, w biurze, w wytwórni filmowej na ulicy Chełmskiej w Warszawie. I nie było to dla mnie żadnym problemem, żeby codziennie jeździć w tej z powrotem. To nie są aż takie odległości. Mój mąż zresztą tak samo. Dzieci jak nam się urodziły, obie córki, to z kolei od razu wiedzieliśmy, że chcemy, żeby one tutaj chodziły do szkoły, dlatego że dla mnie zwłaszcza szkoła podstawowa to jest oczywiście w pewnym sensie edukacja, ale tak naprawdę to jest no, taki rozwój umiejętności społecznych i takie poznawanie życia w trochę inny sposób niż tylko przez literki i cyferki. I uważam, że bardzo ważne jest to, żeby mieszkać blisko swoich kolegów i koleżanek, bo znam przykłady dzieci, które na przykład, nie wiem, były wożone do szkoły muzycznej i to było wspaniałe i bardzo rozwijające, ale jak wracały do siebie na osiedle albo, nie wiem, albo właśnie do siebie w okolice, to się okazywało, że tak naprawdę poza najbliższymi sąsiadami
sąsiadami nikogo nie znały. A to istotne, żeby się mieć z kim spotkać, żeby, nie wiem, mieć wspólne urodziny. To jest też pomocne, jak któraś mama nie może, to druga podwiezie. No i to wszystko powodowało, że jakby od razu wiedzieliśmy, że dzieci będą chodziły do szkoły tutaj. I tak jest, i tak było. Dla mnie ten czas pandemii właściwie, oczywiście no ja byłam tym szczęśliwcem, myśmy byli tymi szczęśliwcami, którzy nie musieli bić się, kto wyjdzie z psem, bo zawsze mogliśmy otworzyć taras i wyjść do ogródka. Właściwie w czasie tej pandemii tak naprawdę po raz kolejny okazało się, że dla nas to, że mamy dom z ogródkiem, że mieszkamy tuż obok lasu i że tak naprawdę ta przyroda jest wszędzie i nas otacza, to jest w ogóle podstawowa rzecz, no i chyba główny powód, dla którego tak naprawdę tutaj mieszkamy. Mhm. I to jest w ogóle powód może, dlaczego ludzie jednak dobrze czują się w domach, chociaż nawet może o tym nie wiedzą, dopóki tego nie doświadczą. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Jak mówi mój mąż, jak się trzeba pierwszy, drugi, trzeci raz odświeżyć zimą całe podwórko i podjazd, wtedy ten dom nie jawi się aż tak wspaniale. Ale jak potem człowiek idzie z książką na hamak, to tak, to faktycznie zyskuje. Ogród zyskuje przy bliższym poznaniu. Powiedziałaś, że od 21 lat jesteś mieszkańcem powiatu legionowskiego, więc mam takie pytanie od naszych internautów. Czy zdawałeś sobie sprawę, że Legionowo leży na wyspie? Tak. Nie, oczywiście, że nie. Pierwsze słyszę. Znaczy ja wiem, że jesteśmy w takim, jedyne co wiem tak naprawdę, to wiem, że jesteśmy w takim miejscu, które jest bardzo podmokłe, które ma dużo wód, które ma dużo mokradeł, natomiast że Legionowo leży na wyspie, nie, pierwsze słyszę. Dziękuję Państwu za tę wiedzę, człowiek się uczy całe życie. A ja Cię chciałam zapytać, ponieważ to jest mój sąsiad artysta projekt, o taki, kiedy sobie, czy był taki moment, kiedy właśnie inaczej. Jestem ciekawa, czy od zawsze wiedziałaś, że będziesz aktorką? Wiem, że potem była ta przerwa u ciebie, ale tak jak mówiłaś, no, zaczęłaś wcześniej z ogromnymi sukcesami. Czy to był jakiś przypadek, czy to po prostu był jakiś imperatyw, który trzeba było spełnić? Kiedy ludzie pytają mnie o to, to ja zawsze odpowiadam, że ja najpierw grałam, a dopiero potem zaczęłam się zastanawiać, co ja bym chciała robić w życiu. Ja nigdy nie miałam momentu czy etapu, że ojejku, chciałabym bardzo zostać aktorką i w związku z tym będę robić różne rzeczy, żeby do tego doprowadzić i żeby to marzenie ziścić. Wręcz przeciwnie. Zaczęłam grać w szkole podstawowej, a zaczęłam grać dlatego, że trafiłam na zajęcia do Ogniska Teatralnego przy Teatrze Ochoty u Państwa Machulskich. Przypadkiem trafiłam. Mhm. Zaprowadziła nas tam wszystkie moje koleżanki z takiego kółka teatralnego w szkole podstawowej, pani polonistka. I myśmy tam zaczęły chodzić i okazało się, że jest bardzo przyjemnie, ale to było traktowane na zasadzie zajęć pozalekcyjnych. No, jedni chodzili, nie wiem, na pływalnię, inni chodzili na ceramikę, a myśmy, tam nie było tylu aż możliwości. Myśmy chodziły do tego ogniska i dokładnie tak to traktowałam, jako bardzo fajne zajęcia pozalekcyjne. No ale tam się okazało, że raz ktoś przyszedł, zabrał mnie na zdjęcia próbne, drugi raz stanęłam tam po raz pierwszy na profesjonalnej scenie, grając takie spektakle już normalne, które były w repertuarze. Zagrałam w pierwszym, drugim, trzecim filmie i to właściwie się potoczyło. I tak naprawdę pytanie, co ja będę w życiu robić, zaczęłam sobie zastanawiać się nad tym tuż przed maturą, kiedy już miałam tych rzeczy na koncie sporo faktycznie. No i wtedy szok polegał na tym, że kiedy wszyscy, którzy mnie znali, dowiedzieli się, że ja się nie wybieram do szkoły teatralnej i nie planuję wiązać swojej przyszłości właśnie z aktorstwem, no to wtedy oni byli bardzo zaskoczeni. I postanowiłaś związać swoją przyszłość z resocjalizacją, tak? Taki był pierwotny plan, to znaczy zdawałam faktycznie na studia na resocjalizację. To był jakiś szalony pomysł. Ja w międzyczasie jeszcze szykowałam się na weterynarię. To w ogóle moje marzycie. Pomysły. Nie, szczerze mówiąc, wiesz, chaos w głowie. Wielkie idee. Dużo było pomysłów, tak, dużo było pomysłów. One były takie wszystkie dosyć bardzo spontaniczne i takie, może to właśnie, może to, może tamto. To też się nie wzięło znikąd. Ja po prostu całe życie wcześniej robiłam coś zupełnie innego, więc nie było tak jak pewnie u innych, że już tam gdzieś tam myśl kiełkowała, że może takie studia, że może takie studia. Całe swoje to młode życie grałam i spędzałam czas właśnie w teatrze i na planie, więc potem szybko próbowałam sobie coś znaleźć, ale ostatecznie bardzo szczęśliwie trafiłam na Uniwersytet Warszawski. Jestem socjolożką z wykształcenia. Właściwie specjalizację robiłam z psychologii społecznej i to było bardzo ciekawe, bardzo rozwijające, wspaniale się studiowało,
Natomiast życie zatoczyło kółko i wylądowałam znowu poniekąd w branży filmowej, bo potem przez 21 lat chyba pracowałam w agencji aktorskiej jako agentka aktorska. No właśnie, pamiętam ten moment, kiedy Krzysztof Krause i Asia Kos-Krause mówili nam, dziennikarzom, gdzie cię znaleźli. I wydaje mi się, że to, no, to spotkanie z nimi to jest jakiś kolejny rozdział, ale chyba nie było cię łatwo wyciągnąć z tej agencji. Dlaczego tak się broniłaś przed tym aktorstwem? Nie, to nie było tak, że ja się tak bardzo broniłam. To raczej wyniknęło z bardzo chłodnej kalkulacji. Do dzisiaj się śmieję, że jak miałam lat 18, to byłam dużo rozsądniejsza niż mając lat 40 i wracając do aktorstwa. No może trochę mniej niż 40, ale w wieku lat mniej więcej 40 zdecydowałam się, że tylko tym już się zajmę, bo to też trzeba rozgraniczyć, że ja na początku bardzo długo udawało mi się łączyć te dwie działalności, dlatego że w filmie zagrałam w dwóch filmach, w trzech tak naprawdę, na przestrzeni tych tam, nie wiem, 7 czy 10 lat, więc ja brałam sobie na chwilę urlop w pracy, szłam zrobić film, kino i wracałam natychmiast za biurko, robiłam to, co mi sprawiało frajdę, a też co pozwalało mi funkcjonować i żyć normalnie. No właśnie, bo jako agentka znałaś wszystkie ciemne strony tego zawodu, ja tak? Ja znałam ciemne strony tego zawodu już zanim zostałam agentką, właśnie przez to, że grałam jako dziecko i obserwowałam tak naprawdę różnych moich znajomych, których znałam głównie właśnie z ogniska, ale nie tylko. Obserwowałam młodych aktorów i wiedziałam, jak bardzo ten zawód jest, jakby powoduje, że człowiek jest taki napalony, rozbudzony, wydaje mu się, że teraz będzie grał piękne, wielkie role, że świat stoi otworem i że wszystko będzie się działo cudownie. A potem przychodziła proza życia i okazywało się, że ten telefon albo dzwoni zbyt rzadko, albo czasami w ogóle nie dzwoni, że trzeba szukać jakichś pomysłów na życie. I zawsze mi się wydawało, że w moim jakby temperamencie i w takim poczuciu, że jestem człowiekiem, który lubi sam o sobie stanowić i bardzo nie lubię jakby, jak nie mam żadnego wpływu na swoje życie. Pomyślałam sobie, matko, ja tak będę siedzieć i tak będę czekać, aż zadzwonią. A też warto dodać, że jak szłam na studia i decydowałam o tym właśnie, co będę dalej robić, to był początek lat 90. I wtedy polskie kino wyglądało tak, że grali tylko mężczyźni i dwie modelki na cały film na przykład. I ja to popatrzyłam sobie, mówię, Boże, no ani tu nie pasuje. Zawsze oczywiście mogłam liczyć, że zagram jakąś tam sprzątaczkę, czy jakąś tam panią, która w tle przestawia segregatory. No ale czułam, że to chyba nie spełni moich marzeń o zawodzie. I myślę, że miałam rację. I uchroniło mnie to od takiego poczucia, że potem siedzę, właśnie jestem sfrustrowana, nie mam nic ciekawego do roboty. A to, co robiłam na życie, czyli praca agenta, bardzo mi się podobała. To było super, bo to było środowisko, które znałam, ludzie, których lubiłam i ceniłam. To wbrew pozorom bardzo kreatywna praca i to no, fantastyczne, ja się bardzo w tym spełniałam. Jak cię słucham, to wydaje mi się, że jest taka rzeczywiście zależność, że jeżeli człowiek tak bardzo chce i ma taki wielki brak, który chce zaspokoić, to ten brak jest tak wyczuwalny, że jest aż odpychający, a ty na takim lekceważeniu trochę tego zawodu, no a poza wszystkim chcę powiedzieć, że jesteś genialną aktorką i jesteś po prostu zwierzęciem i to jest niesamowite patrzeć na ciebie, jak się zmieniasz, jak się sklejasz ze swoimi postaciami, no zawsze zostajesz w głowie z nimi. Bardzo ci dziękuję. Ja może nie powiedziałam, że miałam bardzo lekceważący stosunek, ale prawda jest taka, że dlatego czasami myślę, że właśnie dlatego bardzo długo mówiłam, że nie jestem aktorką, bo większość aktorów mówi, że oni sobie z tego po prostu życia nie wyobrażają. Że jakby tego nie robili, to sobie nie są w stanie wyobrazić siebie w niczym innym. Że to jest po prostu, to jest sedno, jestestwo i mogą grać, nie wiem, byle co, byle gdzie, natomiast jakby to jest ten. Po pierwsze, ja sobie zawsze wyobrażałam, że mogę robić co innego. Po drugie, nawet dzisiaj, kiedy tych doświadczeń mam jeszcze więcej i jakichś sukcesów i takich rzeczy, które dają wielką przyjemność i też no, są takim docenieniem czyjejś pracy, ja nawet dzisiaj sobie jestem w stanie wyobrazić, że przyjdzie dzień, kiedy ja okaże się, że już więcej nie będę grała i będę robiła coś jeszcze innego w życiu. Ale śmieszne jest to, co mówisz, znaczy śmieszne, no, pamiętam dokładnie taką sytuację, jak poszłam na zdjęcia próbne, to już było w czasie, kiedy byłam studentką, więc już byłam, bo jak byłam nastolatką, to było wiadomo, nie ma dzieci po szkołach teatralnych. To jest naturalne, że dzieci, które grają, są dziećmi amatorami, no po prostu, z większym, mniejszym doświadczeniem, ale są amatorami. I poszłam na pierwsze zdjęcia próbne w takim wieku, kiedy już siedziały ze mną na tych zdjęciach próbnych dziewczyny, które już były w szkole teatralnej albo tuż po szkole teatralnej. To był teatr telewizji, to nie była jakaś wielka rola.
I pamiętam, że poszłam na te zdjęcia i reżyser już w ogóle podczas rozmowy powiedział, tak, będziesz to grała. Ja wtedy go po prostu zapytałam, ja mówię, ale mówię, bo dlaczego ja? Dlatego, bo to jest dla mnie szalenie zaskakujące, że przecież tu jest tyle aktorek. On mówi, tak, ale one tak przyszły, takie są napięte, tak pokazują jak chcą, jak potrafią. A ja szukam takiej normalnej, właśnie fajnej dziewczyny, żeby tak... I wtedy sobie pomyślałam, aha, rozumiem, no one przychodziły i ta potrzeba dania, znaczy bycia zapamiętaną, żeby jednak mnie, wybierz mnie, było tak silne, że faktycznie no, musiały się zachowywać jakoś mało naturalnie albo jakby traciły to, co, o co mu chodziło, czyli o taką po prostu bycie taką zwykłą, przeciętną, żadną dziewczyną. No, to jest może taki amerykański w ogóle styl gry. Mam dla ciebie tutaj takie pytanie. Czy pieniądze? Ja się boję, bo ja się tych pytań to się najbardziej boję, bo to po prostu jest tak zaskakujące. Tak, bo one, Państwa, no. Dziennikarz się kryguje, a tu po prostu, czy pieniądze w sztuce to kwestia najważniejsza? Myślę, że na różnych etapach życia można na ten temat, na to pytanie różnie odpowiadać, mieć różne zdanie na ten temat. Na pewno nie jest najważniejsza, przynajmniej dla mnie. Natomiast coraz częściej zdaję sobie z tego sprawę, że mówię tylko i wyłącznie o sobie i tylko i wyłącznie o swoim doświadczeniu, że wyobrażenie o tym, jakie pieniądze niesie sztuka, wśród ludzi, którzy tą sztuką się nie zajmują, jest naprawdę niesamowite. To znaczy, podejrzewam, że większość ludzi czerpie tę wiedzę z haseł pod tytułem, nie wiem, Tom Cruise bierze 8 milionów dolarów za film, albo zestawek, które gdzieś ktoś zobaczy, że ktoś tyle zarabia za dzień zdjęciowy, na przykład. Oczywiście nie mowa o mnie, mówię o gwiazdach. Natomiast prawda jest taka, że robiąc sztukę, zwłaszcza sztukę, która nie jest bardzo komercyjna, czyli robiąc na przykład bardziej artystyczne kino, czy rzeczy, które są bardziej niszowe. Pieniądze są na ostatnim miejscu absolutnie, ponieważ jak zawsze się śmieję, często pracuję i ze studentami, i z debiutantami, i w projektach, które są niskobudżetowe, ale nawet jeżeli to jest normalny film fabularny, jeżeli czemuś się poświęca 2 czy 3 lata swojego życia, bo tak było na przykład w przypadku filmów Joanny Kos-Krause i Krzysztofa Krausego, żebyśmy w tym czasie nic innego nie robili, to nawet jak się gdzieś na końcu zobaczy jakąś kwotę, która może wydawać się imponująca, jak to się podzieli na 3 lata niczego innego nie robienia, to naprawdę, proszę Państwa, proszę mi wierzyć, w sztuce takiej, jaką ja uprawiam, pieniądze są bardzo ważne, natomiast niestety nie z powodu nich wybieramy to, co robimy. Jasne, myślę, że nie ma artysty, że to nie jest artysta, jeśli robi sztukę dla pieniędzy, natomiast druga strona tego medalu to jest taka, że za sztukę, za ten zawód też powinno się móc normalnie żyć. To prawda, tak. Ja się bardzo do tego przychylam, zwłaszcza, że teraz na przykład to też było doświadczenie pandemiczne i to absolutnie, żeby nie było wątpliwości, ja rozumiem, że ilość ludzi, która bardzo trudno przeżyła ten czas i potraciła pracę i prowadziła biznesy, które bardzo źle sobie radziły, czy wręcz padały i to jest uniwersalna rzecz. Natomiast też bardzo dużo ludzi właśnie miało takie poczucie, że no ale przecież my którzy tutaj mamy tyle na zarabiane i nic nie robimy, no ja pamiętam ile miesięcy nie zarobiłam złotówki, więc naprawdę, niezależnie od tego, jaki kto miał oszczędności, a ja nie miałam jakichś wielkich, to nie jest zawód, który się uprawia dla pieniędzy. Przynajmniej nie w moim przypadku. Prawda. Zatem ostatnie pytanie będzie właśnie z tej listy, bo mi się podoba. Ktoś pyta o ulubione miejsce w sąsiedztwie, a ja to pytanie jeszcze rozszerzę. Czy są tutaj takie miejsca, które to są twoje miejsca, gdzie idziesz, kiedy chcesz odpocząć od wszystkiego i od wszystkich? Moje miejsce ulubione i numer jeden to jest las. I to w ogóle po prostu ja tam wchodzę, ja mam tam swoje ścieżki, ja mam taką trasę, bo staram się chodzić codziennie, więc oczywiście teraz na przykład jak jest upał, no to niestety moja trasa leży odłogiem, bo musiałam chodzić o 5 nad ranem, a to nie jest pora, w której ja uprawiam aktywność fizyczną. Mam takie swoje pętle po 7, po 10 kilometrów i ja jak potrzebuję naprawdę pobyć sama, czy zająć czymś głowę, to natychmiast ruszam do lasu. Natomiast jest parę miejsc w okolicy, z którymi wiążą się bardzo miłe wspomnienia. Na przykład brałam ślub w Pałacu w Jabłonnie. Na przykład no jest parę takich miejsc, do których czasami lubimy pojechać rodzinnie, jak na przykład, no nie mogę mówić takich rzeczy, bo nie, przepraszam, ja Państwu tego nie powiem, bo wszyscy tam będą jeździć. No w życiu. Mojego miejsca w lesie nie znajdziecie. Ślubu brać już więcej nie planuję. Nie, ale tak, lubię tutaj okolice, głównie do spędzania czasu wolnego, bo jednak zazwyczaj jak pracuję,
to zazwyczaj właśnie wyjeżdżam, bo zazwyczaj śmieję się, że na przykład większość planów filmowych jest zlokalizowana po południowej stronie Warszawy, więc jak ja jadę na plan, to naprawdę powinnam brać kanapki, bo to jest tam po 60, po 70 kilometrów w jedną stronę, ale jakby cały czas wolny zdecydowanie raczej spędzam tutaj, w naszym powiecie.